No i ja też jestem bardzo wdzięczny, że możemy razem z żoną być tutaj z wami. Kiedy tak patrzyłem na te dzieci, które mówiły wersety, to mi się przypomniała no, sytuacja, kiedy moja córka Marta tutaj stała i Natalka stała i inni. To oznacza, że lat nam przybywa. Ale Boże Słowo się nie zmienia. Pan Bóg się nie zmienia, Pan Jezus jest ten sam, który dziś na wieki ten sam. I dziękujemy Bogu za to, że mamy wolność zgromadzenia się. Kiedy w innych krajach słyszymy, że znowu się zamykają, znowu nie mogą opuszczać swoich domów. Nawet w Nepalu to tam no, przerażenie, bo nawet sklepy spożywcze będą pozamykane. Jak oni będą dalej żyć? My tego wszystkiego jeszcze nie mamy. I dlatego możemy Bogu dziękować za wolność zgromadzania się, tak jak jest to w tej chwili. Chciałbym przekazać bardzo serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru w Bożej Woli. Ten zbór razem z żoną odwiedziliśmy tydzień temu i wierzący prosili o przekazanie pozdrowień, co też z radością czynię. A ja dzisiaj chciałbym czytać Boże Słowo z Księgi Objawienia Jana, z pierwszego rozdziału. Będzie to bardzo krótki fragment Słowa Bożego od wersetu 9. Objawienie Jana, Księga Apokalipsy, Księga Objawienia Jana, pierwszy rozdział od wersetu 9. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Może do tego miejsca. Mieliśmy teraz pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Czytaliśmy fragment z 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. I tam w pierwszym wersecie tego rozdziału apostoł Paweł napisał takie słowa: bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. W ten sposób apostoł Paweł chciał podkreślić: ja nie jestem doskonały, ja nie jestem idealny, ale w tym, w czym jestem naśladowcą Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie i wy moimi naśladowcami. I w tym samym liście do Koryntian, w 4 rozdziale wcześniej, również mamy zapisane takie słowa w 16 wersecie. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Podobną myśl apostoł Paweł zawarł w liście do Filipian. I tam w 3 rozdziale, w 17 wersecie, również czytamy: bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. A więc apostoł Paweł mówi: naśladujcie nie tylko mnie, ale naśladujcie także i innych wierzących, którzy nas naśladują. Biorą z nas przykład, biorą z nas wzór.
Postępujcie, patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Pan Jezus, kiedy był tutaj na ziemi, często mówił do ludzi, pójdź za mną. Pójdź za mną. I moglibyśmy z Ewangelii przeczytać kilka przykładów w takich właśnie sytuacji. Na przykład Ewangelia Mateusza, 9 rozdział i 9 werset, gdzie jest powiedziane: i odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Czy słyszałeś już takie wezwanie w swoim życiu? Czy usłyszałeś to zaproszenie od Pana Jezusa Chrystusa, pójdź za mną? Jeżeli tak, co zrobiłeś? Mateusz, czytamy, który był celnikiem, wstał i poszedł za Panem Jezusem Chrystusem. On wysłuchał zaproszenia, ale też coś zrobił. On był posłuszny zaproszeniu Pana Jezusa Chrystusa. Wstał i poszedł za Panem Jezusem Chrystusem. W Ewangelii Marka na przykład, tam mamy na początku, w pierwszym rozdziale, historię, powołanie pierwszych uczniów. I tutaj mamy na przykład w wersecie 17 powiedziane, i że do nich, czyli do Szymona Piotra i do Andrzeja, brata Szymona, Pan Jezus powiedział, rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Potem jest mowa o synach Zebedeusza, o Jakubie i o Janie. Czytamy w 20 wersecie, i zaraz powołał ich i kończy się ten werset słowami, poszli za nim. A więc mamy przykłady w Ewangelii różnych sytuacji. Moglibyśmy czytać jeszcze wiele wersetów, ale może przykład z końca pobytu Pana Jezusa na tej ziemi, już po zmartwychwstaniu. Ewangelia według Jana, 21 rozdział, ostatni rozdział tej Ewangelii. I czytamy w wersecie 18, Pan Jezus mówi do Piotra takie słowa: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Chodziło o śmierć przez ukrzyżowanie. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Czyż Pan Jezus wcześniej nie powiedział mu tego? Pójdź za mną? Ale teraz jako zmartwychwstały Pan mówi dokładnie to samo. Pójdź za mną. I apostoł Piotr zapamiętał tę lekcję. Dokładnie ją zapamiętał. Nawet o tym napisał w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale. Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady. Abyście się stali Jego naśladowcami. Abyście poszli za Nim. I to jest właśnie to. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami, napisał apostoł Paweł w liście do Filipian, to co czytaliśmy, ale podobną myśl napisał też i w liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale. Tam w 6 i 7 wersecie czytamy, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Naszymi i Pana. A więc mamy być naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa, no ale my Pana Jezusa Chrystusa fizycznie nie widzimy.
Chodzi o to, żebyśmy go zobaczyli w innych wierzących ludziach. Żebyśmy mogli go naśladować, tak jak właśnie napisał Paweł w liście do Koryntian. Tak, bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. A w jaki sposób oni stali się naśladowcami apostoła Pawła, Tymoteusza, Sylasa i Pana, ci wierzący w Tesalonice? Bo tam czytamy, przyjmując słowo. Przyjmując słowo. Jeżeli chcemy być naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa i być wzorem dla innych wierzących, to musimy sami przyjąć słowo. Nie ma innej możliwości. Słowo Chrystusowe, niech mieszka w was oficie. I dlatego też ci wierzący w Tesalonice, oni przyjęli Boże Słowo. I tam dalej, w tym pierwszym rozdziale czytamy tak, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaj. Już nie apostoł Paweł jest wzorem, to ci wierzący w Tesalonice są wzorem dla kolejnych wierzących w Macedonii, czyli północna Grecja, i Achai, czyli południowa Grecja. A potem w drugim liście do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale, ja może otworzę ten tekst. Drugi Tesaloniczan, trzeci rozdział, siódmy werset. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. Co Paweł pisze w drugim liście do Tesaloniczan? Wiecie, jak nas naśladować. Dalej tutaj w tym samym rozdziale, w wersecie 9, jest powiedziane, dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Oni nie żyli nieporządnie, ale żyli, aby być wzorem, być przykładem do naśladowania. W liście do Tymoteusza, w pierwszym liście, 4 rozdział, 12 werset, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza takie słowa: bądź dla wierzących wzorem. Pamiętam, kiedy zostałem ochrzczony, to dostałem Biblię w prezencie od zboru z dedykacją. I to był właśnie ten werset. Bądź dla wierzących wzorem. W czym? W czym mamy być wzorem dla innych wierzących? Tam jest powiedziane w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Mamy być wzorem. Jako wierzący ludzie mamy jedni dla drugich być wzorem właśnie w tych sprawach. Jak ufamy Panu w wierze? Jak miłujemy braci w miłości? Jak postępujemy wobec ludzi, którzy są wokół nas? W postępowaniu, w czystości, to jest przed Panem. A więc mamy być wzorem. Piszcie do Hebrajczyków, w 13 rozdziale, tam w 7 wersecie jest powiedziane: pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. A rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie... Co mamy naśladować? Wiarę. Naśladujcie wiarę ich. Oni już są przy końcu życia. Ci ludzie przez całe życie wiernie służyli Panu i zachowali wiarę. Tak jak apostoł Paweł pisał do Tymoteusza pod koniec swojego życia. Wiarę zachowałem. Mimo, że przechodził wiele trudnych sytuacji, wiele prześladowań. I dzisiaj przeczytałem te kilka wersetów z Księgi Objawienia, z pierwszego rozdziału, bo mimo, że ta księga przedstawia Boży plan dla ziemi, dla ludzkości, tego, co będzie się działo w przyszłości, co jeszcze jest przed nami. Ale w tych kilku wersetach
które przeczytaliśmy, Boże Słowo kieruje nasz wzrok na samego apostoła Jana. Zwraca naszą uwagę na jego osobę, Jan. I chcielibyśmy przez kilka chwil pomyśleć o apostole Janie. On jest też już pod koniec swojego życia, kiedy jest zesłany na wyspę Patmos. I chcielibyśmy zobaczyć, co ten fragment mówi nam o Janie. Ale zanim może przejdziemy do tego 9 wersetu, na który chciałbym zwrócić naszą uwagę, to ten werset odpowiada nam na 3 pytania. Pierwsze pytanie, kim jest Jan? Jan. Kto to jest ten Jan? Drugie pytanie, gdzie on się znajduje? Gdzie on jest? Gdzie jest Jan? I trzecie pytanie, dlaczego on tam jest? Dlaczego w ogóle tam się znalazł? A więc kim jest Jan, gdzie się znajduje i dlaczego tam się znalazł? Jan. Jan to jest naśladowca Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak czytaliśmy z pierwszego rozdziału Ewangelii Marka, Pan Jezus powołał go, on poszedł za Panem Jezusem Chrystusem. Ale wcześniej Jan, podobnie jak Andrzej, brat Piotra, był uczniem Jana Chrzciciela. O tym czytamy w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale. I kiedy on był uczniem Jana Chrzciciela, to słyszał zwiastowanie Jana Chrzciciela. A co zwiastował Jan Chrzciciel? Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Apostoł Jan, przepraszam, Jan Chrzciciel wzywał do upamiętania. Ale też, kiedy Pan Jezus pojawił się obok, to co powiedział Jan? Jan wskazał na Pana Jezusa Chrystusa i powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ten Jan Chrzciciel, wskazując na Pana Jezusa Chrystusa, mówił ludziom: ten jest Synem Bożym. I Jan słyszał to świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie. I co zrobił? Poszedł. Powiedział do Pana Jezusa: Mistrzu, gdzie mieszkasz? On chciał spędzić z Nim czas. On chciał zadać Mu pytania. To nie chodziło o to, żeby się dowiedzieć, jaki jest adres, gdzie Pan Jezus tam mieszka. Ale chodziło o to, żeby być z Panem Jezusem i się przekonać, kim On naprawdę jest, porozmawiać z Nim, usłyszeć słowo od Pana Jezusa Chrystusa. Co na to Jan Chrzciciel? Obraził się? Absolutnie nie. U niego była jedna naczelna zasada, wskazując na Pana Jezusa: On ma stawać się większy, a ja muszę być coraz mniejszy. I dlatego też czytamy w Ewangelii Jana, że więcej było uczniów Pana Jezusa niż uczniów Jana Chrzciciela. Uczniowie Pana Jezusa więcej chrzcili ludzi, którzy się upamiętali, niż uczniowie Jana Chrzciciela. Było wielu uczniów Pana Jezusa. Przecież potem czytamy w Ewangelii, że była sytuacja, kiedy posłał 70 ze swoich uczniów. Było ich kilkudziesięciu, może i setki. Wśród nich był Jan, syn Zebedeusza. On usłyszał od Pana Jezusa: pójdź za mną. Usłyszał to w młodym wieku. I w młodym wieku poszedł za Panem Jezusem Chrystusem. Ale przyszedł potem taki ciekawy czas, kiedy zgodnie z Bożą wolą Pan Jezus po nocy spędzonej na modlitwie musiał wybrać węższe grono uczniów. I o tym czytamy w Ewangelii Marka w 3 rozdziale na przykład.
że powołał ich 12. I wśród nich od Piotra 12 aż do Judasza. Wśród nich był Jan. Jan jest w mniejszej grupie uczniów Pana Jezusa Chrystusa. I razem z nimi jest świadkiem służby Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję. I razem ze pozostałymi uczniami on jest świadkiem cudów, które czynił Pan Jezus Chrystus. I jak nauczał tłumy. I chodzili razem z Panem Jezusem Chrystusem. I mogli słyszeć rozmowy Pana Jezusa Chrystusa z różnymi ludźmi, kiedy on odpowiada na różne pytania. Ale były sytuacje, kiedy Pan Jezus brał tylko 3 uczniów. Na przykład mamy opisaną historię, kiedy Pan Jezus poszedł do domu Jaira, przełożonego synagogi, i wziął z sobą tylko 3 uczniów, Piotra, Jakuba i Jana. On tam poszedł, aby wzbudzić z martwych 12-letnią córeczkę Jaira, która umarła. Pan Jezus wzbudził ją, wskrzesił ją. Ja zawsze podkreślam, że jest różnica między wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem. Wskrzeszenie to jest przywrócenie do poprzedniego fizycznego życia. Tak było w przypadku córki Jaira. Tak było w przypadku młodzieńca, syna wdowy z Nain. Tak było w przypadku Łazarza, kiedy Pan Jezus przed jego grobem zawołał: Łazarzu, wyjdź. I wyszedł Łazarz. On był przywrócony z powrotem do tego fizycznego życia. I ci ludzie musieli potem znowu umrzeć. Fizyczną śmiercią. Natomiast zmartwychwstanie to jest wtedy, kiedy człowiek powstaje z martwych w nowym już ciele, tak jak zmartwychwstał Pan Jezus. Do tej pory on jest jedynym zmartwychwstałym. I on jest zmartwychwstałym człowiekiem w niebie, który siedzi po prawicy Boga Ojca. On jest zmartwychwstałym w uwielbionym ciele. I tak jak powiedział, to o tym czytamy między innymi w objawieniu Jana w 1 rozdziale, zmartwychwstały Pan mówi do Jana, że byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków. On już więcej nie umiera. Inna sytuacja, kiedy Pan Jezus wziął 3 swoich uczniów na górę przemienienia, gdzie się przemienił przed nimi, gdzie jego oblicze zajaśniało jaśniej niż słońce w południe. Szaty były tak wybielone, że żaden farbiarz na ziemi nie jest w stanie wybielić tak szat. Kiedy on pokazał rąbek swojej przyszłej chwały, kiedy on przyjdzie na ziemię, to będzie jego chwała. W takiej chwale on objawił się Janowi na wyspie Patmos. Ale tam właśnie było tylko 3 uczniów na tej górze. Piotr, Jakub i Jan. Podobnie było na Górze Oliwnej, kiedy Pan Jezus mówi o przyszłych wydarzeniach, co będzie się działo w przyszłości. Mateusza 24 rozdział. Tutaj jest tylko w Ewangelii Marka w 13 rozdziale tam wyjaśnienie, że dołączył do tych 3 jeszcze Andrzej, więc było ich 4, ale w tej małej grupie jest Jan. I są sytuacje, kiedy my jesteśmy w dużym gronie wierzących ludzi. Czasami jesteśmy w małym gronie wierzących ludzi. A czasami może być 3 osoby. Ale co jest ważne, Pan jest razem z nimi. Obok jest Pan Jezus. I dlatego, gdzie są 2 lub 3 zgromadzeni w moim imieniu, Pan Jezus mówi, tam ja jestem pośrodku nich. Widzimy w tym momencie, że nieważna jest liczba uczniów,
Ważna jest obecność Pana. Tak było też w ogrodzie Getsemane. Wprawdzie tam wszyscy uczniowie poszli i wiemy z Bożego Słowa, że Pan Jezus tam poszedł do ogrodu Getsemane na Górze Oliwnej, u podnóża Góry Oliwnej, aby się modlić. Judasz znał to miejsce, dlatego tam przyprowadził zgraję, aby aresztowano tam Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus chciał się modlić razem ze swoimi uczniami. Ja chcę zwrócić naszą uwagę na to, co jest powiedziane w Ewangelii Marka w 14 rozdziale, bo często mamy takie pojęcie, no wszyscy uczniowie tam byli z wyjątkiem Judasza, który później tam dotarł. Ale tu w Ewangelii Marka w 14 rozdziale czytamy w wersecie 32. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich: siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I następny werset, który no tak niedawno na to zwróciłem uwagę. I wziął z sobą Piotra i Jakuba i Jana. Tak jakby zostawił całą grupę uczniów, a tych trzech wziął na bok. I co im i począł się niepokoić i trwożyć, i rzekł do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. Pan Jezus chciał, aby Piotr, Jakub i Jan czuwali, modlili się razem z nim, tych trzech uczniów, żeby trwali razem z nim w modlitwie. A potem przyszedł Judasz i aresztowano Pana Jezusa. I Pan Jezus mówi do nich: skoro mnie szukacie, pozwólcie tamtym odejść. I wypełniło się proroctwo Zachariasza mówiące: uderzę pasterza, a owce będą rozproszone. I potem zaprowadzono Pana Jezusa do domu arcykapłana Annasza. Tam na dziedzińcu odbył się pierwszy z procesów Pana Jezusa Chrystusa przed arcykapłanem Annaszem. I to jest sytuacja, gdzie jest tylko dwóch uczniów. Tam był Jan, ale ponieważ odźwierna znała Jana, to on poprosił odźwierną, żeby Piotr został wpuszczony na dziedziniec. I tam wszedł Piotr i to było to miejsce, gdzie Piotr trzykrotnie zaparł się Pana Jezusa Chrystusa. To było miejsce, gdzie Jan mógł się przekonać o prawdziwości słów Pana Jezusa, które on wypowiedział, kiedy oni byli na ostatniej wieczerzy. Kiedy Piotr zarzekał się: z Tobą, Panie, i do więzienia, i na śmierć. Co mu powiedział Pan Jezus? Pierwej niż kur, kogut, dwakroć zapieje, Ty się trzykroć mnie zaprzesz. I tam na dziedzińcu domu arcykapłana Annasza spełniły się te słowa. Piotr zaparł się Pana Jezusa Chrystusa. Było ich tylko dwóch. Wcześniej czytamy o tym w Ewangeliach, że były sytuacje, kiedy Pan Jezus wysyłał swoich uczniów. I jak ich wysyłał? Po dwóch. Po dwóch. Ale tutaj było ich dwóch i oni są świadkami procesu Pana Jezusa Chrystusa. Gdy Pan Jezus jest przesłuchiwany, kiedy jest oskarżany. Potem wiemy, że Pan Jezus trafił i przed Kajfasza, i przed Piłata, i przed Heroda. W końcu trafił na Golgotę. I tam, pod krzyżem, jest tylko jeden z uczniów Pana Jezusa Chrystusa, a to jest Jan. On tam stoi obok Marii, Matki Jezusa, bo czytamy w Ewangelii Jana,
w 19 rozdziale, że Pan Jezus powierzył opiece Jana swoją matkę. Będąc tam na Golgocie, to tylko Jan jest świadkiem tego, co tam się dzieje. On to potem zapisuje w swojej Ewangelii, czego nie zapisują inni autorzy Ewangelii, o tym, że jego bok został przebity, że jego nogi nie zostały połamane. Jan tam jest i on to widzi. Ale co więcej, on słyszy te ostatnie słowa z krzyża, które Pan Jezus wypowiada, wisząc tam na krzyżu i dwóch łotrów obok. I on słyszy te słowa. I on słyszy to, co dzisiaj nam było przypomniane. Wykonało się, on to słyszy. On jest jeden. Są sytuacje, kiedy jesteśmy sam na sam z Panem. Nie ma innych uczniów obok. Ale my jesteśmy przed Panem. I słyszymy Jego Słowo. I mamy to Słowo przekazać dalej. Tak jak apostoł Paweł w liście do Koryntian. To, co przejąłem od Pana, to i wam przekazałem. To jest nasze zadanie. Przekazać słowa od Pana Jezusa Chrystusa. A potem czytamy w Ewangelii Jana w 20 rozdziale o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. I przybywają niewiasty, oznajmują uczniom, że On powstał z martwych. Co robi Piotr? Biegnie do grobu. Co robi Jan? Biegnie jeszcze szybciej. Wyprzedził Piotra. 20 rozdział Ewangelii Jana, 4 werset. Biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń, to jest właśnie Jan, ten drugi uczeń, wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim, wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Stąd też ta wieść, która później się rozeszła, którą Sanhedryn, Rada Najwyższa i faryzeusze powiedzieli tym żołnierzom: powiedzcie, że przyszli uczniowie wykradli ciało Pana Jezusa. Gdyby oni to rzeczywiście zrobili, no to musieliby to szybko zrobić i naprawdę nie zajmowaliby się takimi drobiazgami, żeby zwinąć chustę, położyć osobno. Oni by o tym w ogóle w tym momencie nie myśleli, gdyby mieli to zrobić. Poza tym mieli problem, bo mieliby problem, bo to się nie stało. Mieliby problem, no bo grób był opieczętowany, jeszcze straż stała, która miała pilnować. No więc trzeba byłoby najpierw tych strażników pokonać, a potem no tam taki kamion walić, to z czterech ludzi byłoby trzeba. Ale co czytamy tutaj? 8 werset. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał. I co? Uwierzył. W co uwierzył? W zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. To jest pierwszy z uczniów, który uwierzył w zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus wcześniej wielokrotnie zapowiadał publicznie swoją śmierć przez ukrzyżowanie i też swoje zmartwychwstanie. Tylko że tak jak czytamy, oni nie rozumieli w ogóle, co to jest zmartwychwstanie. I nic dziwnego, bo do tego czasu nikt, ale to absolutnie nikt nie zmartwychwstał. Pan Jezus jest pierwszy. Pierwszym także i co do zmartwychwstania. Tutaj czytamy w 9 wersecie, albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych. To słowo jeszcze znaczy do tej pory, dotąd. Oni tego jeszcze nie rozumieli. Aż stało się to faktem. Aż Pan Jezus zmartwychwstał i Jan uwierzył Pismu i Słowu Pana Jezusa, przypomniało mu się to z pewnością, ale też Pismu. Potem Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu spotykał się z uczniami, wyjaśniał im, pokazywał im, co o nim było napisane w Pismach dotyczących
i Jego śmierci, i Jego zmartwychwstania. Nie mamy czasu, żeby omawiać dalej służbę. Służba Jana, on jest razem z pozostałymi, kiedy wstępuje Duch Święty i potem składają z wielką mocą świadectwo Ewangelii w Jerozolimie, a nie tylko w Jerozolimie. Kiedy na przykład Samaria przyjęła poselstwo Słowa Bożego zwiastowane przez Filipa, to kogo apostołowie wysłali do Samarii? Piotra i Jana. I Jana. Jan był wiernym sługą Pana Jezusa Chrystusa. Wiernie służył Panu Jezusowi i w Jerozolimie, i w Judei, i w Samarii. I także z historii wiemy, że był też i w Efezie. Napisał Ewangelię pod koniec swojego życia. Napisał 3 listy. A teraz jest zesłany. Pod koniec swojego życia. Najstarszy z apostołów, jedyny żyjący z apostołów, jest na wyspie Patmos. Jak on pisze tutaj? Ja, Jan. Co to za jeden? No o nim powiedzieliśmy, uczeń Pana Jezusa Chrystusa. Ja nie piszę o sobie, ja apostoł Jan. Bo wszyscy wiedzą, kto to jest Jan. Przynajmniej wszyscy wierzący. To jest apostoł Jan. Ale ciekawe, że nawet pod koniec swojego życia on już nawet nie nazywał siebie apostołem, bo ten okres apostolski mija. On jest ostatnim z żyjących apostołów. Potem już żaden z ludzi nie wybierano, kiedy jakiś apostoł odchodził, tak jak było w przypadku Judasza, że na jego miejsce wybrano 12. Ale potem już nie wybierano, Jakuba ścięto, no to już na jego miejsce w Jerozolimie nie wybierano kolejnego apostoła, nie było następnych apostołów. Apostoł Paweł jest wyjątkiem pod tym względem, bo jest apostołem pogan, a nie obrzezanych, nie Żydów. Jest powołany przez samego zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa i dlatego musiał też bronić swojego apostolstwa. On mówi w liście do Koryntian, że na końcu i mnie jako poronionemu płodowi ukazał się zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus. Czyli w tym nienaturalnym czasie, w innym czasie niż pozostali apostołowie. Jak nazywa siebie apostoł Jan pod koniec swojego życia, kiedy pisze listy? To samo jest z apostołem Piotrem. Dla przykładu, w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, czytamy tu w 1 wersecie, 1 Piotra 5:1. Starszy więc wśród was napominam, jako również starszy, no nie pisze jako apostoł, ale mówi jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. On pamiętał to, co się wydarzyło na Górze Przemienienia. A Jan, kiedy na przykład zaczyna swój drugi list, no to pisze starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. A trzeci list starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję wprawdzie. Apostołowie już pod koniec swojej służby nazywali siebie nie apostołami, ale właśnie starszymi. Jeden pośród starszych braci. Ale tutaj nawet w tym wersecie Jan nie pisze ja, Jan, starszy zboru. Nie. Co pisze? Ja, Jan, brat wasz. Brat wasz. On zwraca się do wierzących i mówi, jestem bratem. Jestem Bożym dzieckiem. Nie ma tutaj żadnego wywyższania się. Nie ma żadnej pychy. Wprost przeciwnie, jest uniżenie, pokora. Jan widzi siebie tylko i wyłącznie jako Boże dziecko zbawione z łaski, tak jak i inni wierzący ludzie. Ja, Jan,
brat wasz. I dlatego też, tak jak Paweł napisał, z łaski Boga jestem tym, kim jestem. I my możemy nazywać się braćmi i siostrami, ale to jest z Bożej łaski. I to jest wspaniała rzecz, że należymy do Bożej rodziny. Zresztą Pan Jezus uczył swoich uczniów, nikogo nie nazywajcie nauczycielem, nikogo nie nazywajcie ojcem, bo jesteście braćmi, bo jesteście braćmi. Przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, uważajcie innych za wyższych od siebie. Tak uczy nas Boże Słowo i Jan tutaj w pokorze mówi o sobie, ja Jan, brat wasz, ale nie tylko to, uczestnik w ucisku. I to nie chodzi o okres wielkiego ucisku, który ma dopiero nastąpić, ale chodzi o okres prześladowania wierzących ludzi za cesarza Domicjana. To jest pod koniec życia apostoła Jana, to jest pod koniec pierwszego wieku. On cierpi dla imienia Pana Jezusa Chrystusa. To słowo ucisk wskazuje na cierpienie. Zresztą Pan Jezus powiedział, że przez wiele ucisków, tak? Czy apostoł Paweł, tak? Powiedział, przez wiele ucisków. Co? Piotr. No, to, mamy to powiedziane w Bożym Słowie. Przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego. A to nie znaczy, że mamy przejść przez wielki ucisk, ale przez okres prześladowań. Bo każdy, który chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będzie. Kiedy nie ma prześladowania, to jest to raczej wyjątek niż reguła. Okres prześladowań. Ale on jest też uczestnikiem w Królestwie i on ma żywą nadzieję znalezienia się w Królestwie Pana Jezusa Chrystusa, kiedy on przyjdzie w chwale na ziemię po raz drugi. Ale teraz tu jest powiedziane w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. I to jest lekcja dla nas, bracia i siostry. W tym naśladujmy apostoła Jana. Cierpliwie mamy wytrwać przy Panu Jezusie Chrystusie, niezależnie od okoliczności życia. Czy jest dobrze, czy jest źle, mamy być przy Panu Jezusie Chrystusie. Drugie pytanie, już muszę kończyć. Gdzie jest Jan? Na wyspie Patmos, na Morzu Egejskim, mniej więcej 50 km na zachód od Efezu. To jest wyspa na zachód od dzisiejszej zachodniej Turcji. Nieduża wyspa, gdzieś tak mniej więcej 16 km długa, 10 km szeroka. Nieduża wyspa. Co to za wyspa? Jan pojechał tam na wczasy, do Grecji. Nie. On tam nie jest w hotelu Hilton, czy w jakimś innym pensjonacie. On tam nie leży na plaży. On jest w kolonii karnej. Tam są więźniowie, on jest zesłany. A zesłani tam są więźniami pracującymi w kopalni. I to właśnie tam apostoł Jan ma wizję uwielbionego i wywyższonego Pana Jezusa Chrystusa. I tam ma otrzymać objawienie dotyczące przyszłości. Jaka z tego lekcja dla nas? Bóg może użyć najgorsze okoliczności życia dla swojej chwały. Dla realizacji swojej woli. I ostatnie pytanie, dlaczego Jan tam został zesłany? Nie tylko apostoł Jan jest prześladowany. Jest wielu innych chrześcijan, którzy są prześladowani w tamtym czasie. I moglibyśmy powiedzieć, no z powodów na przykład religijnych on jest prześladowany. No bo chrześcijanie nie uznawali rzymskich bogów, nie oddawali im czci. A przesądni Rzymianie uważali, że ta odmowa była przyczyną różnych naturalnych katastrof, plag, nieurodzaju i innych nieszczęść, które spadały.
No bo trzeba tych bogów przebłagać, a jak się tego nie robi, no to oni się gniewają i potem te wszystkie nieszczęścia spadają na ludzi. Kto jest winny? Chrześcijanie. No ale to nie był ten powód. Może powód polityczny. No bo nie tylko było wielu bogów rzymskich, czy greckich, czy różnych innych, bo to była całkiem duża mieszanka, ale oni nie oddawali też boskiej czci cesarzowi i twierdzili, że tylko Jezus jest Panem. No a to trzeba było pójść do świątyni, gdzie może był posąg takiego czy innego cesarza i wyznać, że ten cesarz jest Panem, a chrześcijanie tego nie robili. No to byli z tego powodu prześladowani. No ale nie z tego powodu Jan jest na wyspie Patmos. No to może powód społeczny. Chrześcijanie nie brali udziału w pogańskich ucztach, w jakichś takich imprezach, które były organizowane i byli oskarżani o podważanie porządku społecznego, no bo głosili równość wszystkich ludzi w Chrystusie, niezależnie od pozycji społecznej, no bo w Chrystusie nie ma niewolnika ani wolnego. Jak to nie ma niewolnika? Co oni opowiadają? No ale to było niezrozumiałe dla ludzi na zewnątrz. W Chrystusie tego nie ma, a w świecie owszem. Są różnice społeczne, są różne sytuacje. Ale w Chrystusie nie ma mężczyzny, nie ma kobiety, nie ma wolnego, nie ma niewolnika, nie ma Żyda, nie ma poganina. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Ale to nie był ten powód. Może powód ekonomiczny. No bo jak oni głosili, że jest jeden tylko Bóg, żywy, prawdziwy, a to wszystko bałwochwalstwo, to jest nic nie warte. Pamiętacie z Dziejów Apostolskich historię, co się działo w Efezie? No to było przerażenie. No nam biznes upadnie, bo kto będzie teraz te wszystkie posążki Artemidy kupować i innych bóstw? No to nasz biznes upadnie, wszyscy uwierzą. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście pisał: wystrzegajcie się fałszywych bogów. No a to podważało biznesy różnych kapłanów, różnych świątyń, takich czy innych bóstw i tych rzemieślników produkujących różne bożki. Ale nie z tego powodu Jan jest na wyspie Patmos. Z jakiego powodu? Powód był duchowy. I to jest napisane w tym 9 wersecie i tym chcę zakończyć. Ja był zesłany na wyspę Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego. I drugi powód, świadczenia o Jezusie. Jaka jest lekcja dla nas? Mamy zwiastować prawdę spisaną, głosić ją i mamy mówić o prawdzie ucieleśnionej, bo Słowo ciałem się stało. Mamy mówić o Panu Jezusie Chrystusie. Spisane Słowo mamy głosić i mamy głosić Chrystusa. Żyjemy również w czasach, gdy zwiastowanie Słowa Bożego przeciwko pewnym grzechom uznawane już jest za mowę nienawiści i podlega karze. Ale naśladujmy sędziwego apostoła Jana, który wiernie służy Panu Jezusowi aż do końca. I dlatego chcę zakończyć słowami z objawienia z drugiego rozdziału, werset 10. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce. To jest to słowo, to właśnie ucisk. Przez 10 dni bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I Jan był wierny Panu Jezusowi aż do śmierci. Otrzymał koronę żywota. O tym też apostoł Paweł pisał.
wiarę zachowałem. On był wierny Panu Jezusowi aż do śmierci. Była mu odłożona korona sprawiedliwości. I 11 werset. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Spojrzeliśmy dzisiaj na apostoła Jana. On w młodym wieku poszedł za Panem Jezusem. Wiernie służył Jemu przez całe życie. Był dobrym świadectwem i wzorem dla innych wierzących do naśladowania. Jest też takim wzorem dla nas i dzisiaj. I niech te słowa, bądź wierny aż do śmierci. Wierny komu? Panu Jezusowi. Niech pozostaną w naszych sercach. Amen. Amen.